No dzień dobry, już połowa sierpnia. Słuchajcie, mamy taką niespodziankę. W postaci cebulek w naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl przyjechały i ciągle dojeżdżają nowe dostawy, także będzie tego sporo. I jak widzicie, uzbrojony już jestem w takie narzędzia, bo oczywiście też sobie posadzę. A co? Będę miał. I tutaj przekwitły mi fajne tulipanki. Jest połowa sierpnia. Od połowy sierpnia do zimy, nawet w zimę, jak temperatury dodatnie, możemy takie cebulki sadzić. Jak już je mamy, to lepiej je wsadzić jesienią, niż trzymać w suchym przez całą zimę, bo po prostu tracą wodę, a tak będą już ukorzenione i będą wtedy miały ładniejszy kwiat. Czyli od połowy sierpnia do późnej jesieni możemy to wszystko sadzić. Tu mam takiego floksa, który był roślinką jednoroczną, jak widać już się wykwitł. Tu mieliśmy jakieś roślinki cebulowe, tak, i za tego floksa wiem na pewno, że tu nic nie ma, tak. Zruszam ziemię, nie przekopuję jej, żeby nie pouszkadzać tych roślin, które są głębiej albo z boku, ale trzeba taką glebę ruszyć, bo jak posadzicie w taki zbity beton, tak, gdzie już wszystkie inne roślinki rosną, bo tu sadziliśmy hortensję, tu jest cyprysik, tu jest sam korzeń, ziemia twarda. Jak ja ruszę takimi widłami tą glebę na głębokość 15-20 cm, to te nasze biedne cebulki będą miały gdzieś się ukorzenić, prawda? Tak. No dobrze. Można posypać, jak ktoś ma bardzo grubą ziemię, odrobinę azotowski, ale niekoniecznie można to zrobić na przedwiośniu. I mamy tu takie fajne cebuleczki, jeszcze w stanie uśpienia, choć już nie do końca. Już, co to jest? Już widać zaczątki kwiatków. A co to jest, Michalina? To jest zimowit. O, takie etykietki mamy na opakowaniach. To jest zimowit. I teraz mamy takiej wielkości cebulki. Te stare korzoneczki jeszcze możemy troszeczkę oberwać, bo one są już martwe. No i co sadzimy? Tym korzonkiem do dołu. Cebulka ma około ile? 4 cm wysokości, tak? Czyli 3 razy to znaczyłoby, że korzonek od tej cebulki ma być na 12 cm, czyli gdzieś tyle. Czyli 3 grubości cebulki. Jak będą dwie, nic się nie stanie. I tu posadzimy sobie jedną z tych cebulek. O, widać, że jamkę zrobiłem fajną i teraz już tym zalążkiem tych kwiatów, bo zimowi to taka roślinka, że teraz na jesieni będzie miała tylko kwiaty. Tak, posadzimy ją. Pięknie. No i co, to wystarczy już tylko przysypać o taką fajną, próchną ziemię. I ona już będzie się korzeniła. Za 2 miesiące prawdopodobnie nam zakwitnie. To samo zrobimy z drugą cebulką. Obok siebie, to w jakim rozstawie? W jakim rozstawie? No ja myślę, że każda z nich zajmie nam 20 cm te kwiaty, żeby na sobie nie leżały. Także za 20 cm można je sadzić. O, jak widać korzenie od hortensji. Już dlatego sadzę, bo ta hortensja ma ponad 20 lat. Już jest coraz słabsza. Szukamy, gdzie jest skut. Tak, tu już wypuszczają kwiatki. I sadzimy. Pięknie. Ziemia jest zruszona, ładnie lekko przykrywamy i już jest dobrze. I teraz, Michalino, idziemy na słońce. I tu też, to już jest starsza grządka, też spulchniamy tą glebę na 15-20 cm, delikatnie, żeby nie pouszkadzać korzeni od innych roślin. I tu mam taką lilię swoją urodzinową, ona kwitnie dopiero 12 lipca. Wszyscy pamiętali, ona kwitnie dopiero 12 lipca, a ja sobie posadzę koronę cesarską, tak, szachownica cesarska, żeby kwitło mi coś na może imieniny, nie? Nie na urodziny. Dobrze. I teraz mamy taką fajną cebulkę z taką charakterystyczną dziurką i też 3 grubości tej cebuli. I teraz uwaga, będą ważne
rzecz. Kto ma masę nornic na działce? Kto ma masę karczowników? Takie cebulki można posadzić, obojętnie jak, w pojemniczkach ażurowych. To znaczy, żeby przez nie przerastały korzenie. Jak są bardzo takie brutalne karczowniki, można nawet taką cebulkę owinąć nawet siatką drucianą, oczka centymetr na centymetr, żeby nic wam tych rzeczy nie zjadło. Często się zdarza, że te cebulki po zimie po prostu gdzieś w ciało. I dopiero wtedy sadzić. Korzenie swobodnie będą sobie wyrastać. Tak można co drugi rok przesadzić i będziecie mieli pewność, że taka cebulka wam przeżyje. Tu muszę dosyć spory otwór. Ziemia spróchniona. I wrzucamy. Zaprawiać takich cebulek tyle, o ile nie trzeba, bo mamy dopiero jesień. Można to posypać popiołem na wiosnę. I co tu jeszcze mamy, pani Michalino? Fajne tulipany. Tak, i sprawdzamy, co tu pisze. Ilość sztuk, wysokość, jakie będą miały, czyli 50 cm, głębokość sadzenia 12, nie pomyliliśmy się, odstępy 12-15 cm. Zimowanie, tak, czyli zimuje. Jakby pisało, że nie zimuje, to takie cebulki odkładacie do sadzenia na wiosnę. I jest ich tu, pani Michalino, 5. Każda dorodna, każda duża, z każdej powinien być kwiat. I posadzimy je w jednej gromadzie, żebyśmy wiedzieli, że to z naszego sklepu. I ja proponuję do tego miejsca przy naszej róży, którą tak stale pokazujemy. Tak. O, i zruszyliśmy sobie ziemię. Pięknie. Nic nie uszkodziliśmy, nic nie chrupało. I już sadzimy. Pierwsza cebuleczka jest. Uważajcie, żeby wam się przy wrzucaniu do dołków nie odwróciły. Druga cebuleczka korzonkiem na dół. 12 cm. Jest. Trzecia. Widzicie, jakie spulchno? Jak wsadzicie w twardą ziemię, ja tylko aby przykryjecie, to wam do wiosny wyjdzie ta cebula na zewnątrz i może zmarznąć. I czwarta. Pani Michalino, pięknie. O. I już mam. Będziesz pamiętała, że tu są cebulki z naszego sklepu. Jak wyjdą, to będę pamiętała. Czyli słuchajcie, u mnie nie ma mysz, nie ma karczowników. Tak, na ranczu też jest mało, bo zimą mnie łobuzy truje pszeniczką zatrutą. Tu coś żeśmy wykopali. Tak? I jak widać, cebulka teraz latem jest w stanie spoczynku, czyli nie ma żadnych młodych korzeni, ale już pierwsze zaczyna puszczać, czyli taka cebulka po wsadzeniu teraz będzie nam się pięknie korzeniła. Skąd ją wykopałem, to ją tu sadzę, póki się nie wyda. Dobrze. O, i te cebulki będą już teraz pięknie się korzeniły aż do wiosny. Ale korzonkiem na dół. Tu roślinka ma korzonek, a tu ma łodyżkę. Korzonkiem na dół. Tak. O? Tak. Pięknie. Jeszcze jednego. Tak, żeby babcia nie widziała, by się miała gdzieś niespodziankę. Tak? Poszukaj korzonka. Poszukaj korzonka, nie odwrotnie. O, tu jest łodyżka. O, trzeba tak. Dobra. Dobrze. Dobrze. O, jeszcze tu. Geniusz ogrodniczy po prostu. Tak, sadzimy. Sadzimy, tak. Jest pięknie, tak. Tak. Jak Tatra będzie pod dużym drzewem małe krokusy.